Książę Albert z Monako bardzo zbliżył się do II i ujawnia, co król planuje podczas koronacji. Książę Albert i księżna Harlene oficjalnie potwierdzili, że wezmą udział w uroczystej koronacji króla Karola II, która odbędzie się 6 maja 2023 roku. Rok Albert II Grimaldi, głowa księstwa Monako, zdradził, że w ostatnich miesiącach dużo rozmawiał ze starszym o 10 lat królem Wielkiej Brytanii, co polaczyło arystokratów, których przyjaźń narodziła się już wiele dekad temu. Książę Albert II, 64 litry, potwierdził w wywiadzie dla magazynu People, że razem z żoną na pewno pojawia się 6 maja na koronacji Karola III w opactwie westminsterskim. Jestem przekonany, że to będzie niesamowita i bardzo poruszająca ceremonia. Książę Albert przyznał, że nie wie, czy jego 8-letnie bliźniaki, księże Jacek i księżniczka Gabriella, pojada z nimi do Londynu. Myślę, że nasze dzieci mogą być trochę za małe na tego typu ceremonie. Ale zobaczymy, stwierdzili dodal, że sam nie może się już jej doczekać. Zdradził też, że jego zdaniem jego królewska most wplecie w ceremonię jakieś osobiste akcenty. Jednocześnie od razu podkreślił, że nie wie, jakie dokładnie będą miały charakter. Przeczytaj też, koronacja Karola II. Palac Buckingham przedstawił plan uroczystości. W rozmowie z People księże Albert opisał króla Karola jako najbardziej cierpliwego człowieka na świecie. Jest świetnie wykształcony i ma wielkie poczucie humoru. Jak się okazuje, arystokratów laczy długa i wyjątkowa przyjaźń. Według Alberta wynika to z tego, że ilekroć gościli na królewskich uroczystościach, ślubach, pogrzebach, chrzcinach, zawsze tworzyli dwuosobową grupę. Przeczytaj też, czy księża Harry przyleci na koronację króla? Karol III jest zdania, że jednak jak zauważył księża, przede wszystkim zbliżyło ich wspólne zainteresowanie kwestiami związanymi z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem biznesu. Podziwiam jego pasję, wyznał Albert, walczy z wylesianiem, mocno wspiera ideę zrównoważonego rozwoju energetycznego. To kwestie również bliskie mojemu sercu.